garderobie straszy. Może odłożę na podpowiedź od mafaszyn. Rzucę mięsem jak to działa Lady Gaga i dowiem się co to ta cała Balenciaga. Jeśli masz kogoś z adresa, co nie wie nic, kto jest lepszy w interesach, panie jeans, skitrałem dawno tam wysoko jedno. Dzień dobry. Dzień dobry, co dla pana? Poprosił tego sera damskiego z końca lady. Prosto czy stoi, no, 30 deko. Jest cacy, nie chcę wyglądać jak Krychowiak czy Don Wasyl. Podziwiam tych, co wyprzedzają swoje czasy. Jacy kowanie strugają i wspierają karitasy. W mojej garderobie straszy. Może odłożę na podpowiedź od mafaszyn. Rzucę mięsem jak do ciała Lady Gaga i dowiem się co to jest ta cała Balenciaga. Balenciaga. W mojej garderobie straszy. Może odłożę na podpowiedź od mafaszyn. Rzucę mięsem jak do ciała Lady Gaga i dowiem się co to jest ta cała Balenciaga. Balenciaga. Z mojej szafy same szaty starej daty. Czarne bluzy, czarne buty i krawat. Pytam ostatni raz. Następnym razem przechodzę do rękodzieła artystycznego. Po co byłeś na tym parkingu zakitrany jak pierdolony szpieg z Krainy Deszczowców, co? Srali muchy. Będzie wiosna. Mówiłem już. Nic wam nie powiem. Dobra. Koniec litości. Na trzy zmieniam ci płeć. Raz, czekaj! 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 Dobra. Powiem. Zamieniam się w słuch. Powiem tak, ale bez szczegółów, bo jesteście za wąscy w uszach, jeszcze później kociej mordy dostaniecie. Ale z grubsza. Miałem wspólnika, z którym kręciliśmy się troszeczkę po mieście. Najpierw robiliśmy kilka małych biznesików, wałeczków z małymi ludźkami spod bloku. Ale później przyszedł czas, że kręciliśmy dużo większe lody z cięższymi grubasami. Kasę, którą robiliśmy, odkładaliśmy przez dłuższy czas, żeby otworzyć hurtownię z elektroniką. Jak już to zrobiliśmy, zatowarowaliśmy halę po sam sufit. Ale pewnego pięknego dnia przyjeżdżam na firmę, a tam pusto. Wszystko gdzieś wyparowało. Okazało się, że mój współlas sam postanowił położyć swoją brudną łapę na tym wszystkim i wszystkie tiry powywozili, chuj wie gdzie. No i później przyszedł z grubasami i oskarżyli mnie o ten wałek i zaczęli naliczać. No to poszedłem z nimi na kosy. Ale jak już zaczęli moim dzieciakom pod szkołę przychodzić, to miarka się przebrała. Z psami nie rozmawiam, bo po pierwsze jebać ich, a po drugie sam mam trochę przypałów na mieście, więc mogłoby się to dla mnie źle skończyć. Więc jeden koleżka podklepał mi temat, że garował z jednym skurwielem, który jest jak Rambo.
Tylko że siedzi na ciężko strzeżonym, ale gdyby pomóc mu się wydostać, to sam chętnie wejdzie w układ, bo ma do rozjebania jakąś bandę półpedałów, przez których siedzi za kratami. No to postanowiłem skorzystać z jego usług. Tylko że okazało się, że ten koleżka był w układzie z tym całym golumem. Chcieli go tylko wydostać za krat. Wcale nie mieli zamiaru mi pomagać. Co to za koleżka? Nie wiem. Jak tylko dostał zaliczkę, rozpłynął się. Jak wyciągnąłeś Guluma z więzienia? Jest tam kto? Serafin Szemiot, urodzony w Malborku, wychowany w domu dziecka, wielokrotnie karany jako młody chłopak. W wieku 18 lat przenosi się do Bydgoszczy, gdzie podczas lekcji godzi nauczyciela ołówkiem, za co trafia do aresztu, z którego ucieka i toczy miejską bitwę z policją, poważnie raniąc kilku funkcjonariuszy, po czym trafia do szpitala psychiatrycznego. Następnie po kilku latach leczenia zostaje przeniesiony do więzienia pod specjalnym rygorem. No kurwa, mocny jesteś. Ale zamknęli cię jak zwierzę. Ja mam trochę znajomości, oszczędności i ważną sprawę do załatwienia. Mogę ci pomóc. Chcesz wyjść na wolność? Pomożesz mi w zamian. Możecie dać mi trochę wody? I co? Zrobiłeś czary-mary i wyszedł na wolność? Można tak powiedzieć. Nie ma go. Andrzej? Kurwa!
Miałeś go tylko ogłuszyć, nie zabijać! Jak mnie rozkminią, to będzie współudział. Dobra, zakitram to jakoś. Łap czapkę! Będziesz szedł przez pola, to jeszcze ci w łeb, kurwa, zmarznie. Golum! Golum, czekaj, kurwa! Czekaj, kurwa! Adres swojej Meliny. Wiesz, jest trochę hajsu na rozruch. Gdzie on jest? Nie wiem. Za to, że coś powiedziałeś, torbę ci oszczędzę. Ale za to, że są to farmazony, zrobić ci artroskopię. Gdzie zabrał naszą koleżankę? Nie mam pojęcia! To gdzie mamy Linę? Tą, którą mu udostępniłem, jest na Świętojańskiej 5/7. Ale ani razu się tam nie pojawił. A jak zaczął robić przypał na mieście, to wymieniłem zamki, żeby na mnie dodatkowych kłopotów nie ściągnął. Uznajmy, że ci wierzę. Inaczej to nie ci tak. Ci kurwa. Dzwoni Vera. Ty. A skąd ona ma twój numer? Dałem jej, jak szaliśmy. Zresztą, co to ma do rzeczy? Halo, Vera? Gdzie jesteś? Doktor, kurwa! On mnie zamknął w jakiejś szafie. Nie mam... Nie wiem gdzie. Duszno mi. Słyszysz, tatar? Mam klaustrofobię. Co to za szafa? Drewniana czy metalowa? Metalowa. A widzisz coś? Albo słyszysz? Nie, nic nie widzę, nic nie słyszę, jest ciemno, ciasno. Boże, zaraz mi padnie telefon, proszę cię, tatar. Coś powiedział? Nic nie powiedział, bo akurat wtedy podsłuchiwał policję i oni akurat zgarnęli wtedy tego Mirka i mnie zostawił i poszedł do niego. Wyślij mi lokalizację. Ale jak? Jak mam to zrobić? Ja nie umiem! Tatar, kurwa, tatar! Nie! Padł jej telefon. Kurwa mać! Gdybyśmy mogli ją tak namierzyć wstecz. A psy? Nie mają takiej możliwości? Psy mają technologię z lat 90. Ty! Mam pomysł. Tylko najpierw musimy się tego gamonia pozbyć w jakiś sposób. Ta dupa, co do niej idziemy, to kim ona jest? Moja była dupa.
A, to jest ta, co mówiłeś w Acapulco, że ją rzuciłeś? Dokładnie ta. I będzie chciała z nami gadać? Nie wiem. Chyba nie ma nikogo. Poczekaj. Słyszę jakąś muzyczkę. Na pewno jest w środku. Prawie miałam zawał przez ciebie. Eliza, potrzebuję twojej pomocy. Nie obchodzi mnie to. Na pewno znowu wymyślasz jakąś bajeczkę, żeby mnie na litość wziąć. Temat jest skończony. Wyjdź! Potrzebuję, żeby twój nowy... Żeby twój nowy stary nam pomógł. Eryk, błagam cię, wyjdź, bo zadzwonię na policję. Akurat... Tak się składa, że kolega jest policjantem. Porucznik Igor Tatar. To odznakę poproszę pokazać. Akurat tak się składa, że jestem tu prywatnie i nie mam ze sobą ani broni, odznaki. Dzwonię na policję. Wtargnięcie i podszywanie się pod funkcjonariusza. Nie, czekaj. Mam tutaj kartkę z numerem telefonu dziewczyny, która została porwana. Próbujemy ją tylko uratować. Mówiłaś, że twój nowy... Że twój kochaś jest dyrektorem sieci komórkowej. Na pewno ma sposoby albo możliwości, żeby zlokalizować miejsce, z którego ona wykonała ostatnie połączenie. Zostawię ci. Zrobisz, co uważasz. Chodź, Tatar, idziemy. A, Eliza. Możesz mieć krew na rękach. Przez ostatnie kilka dni lokalną społecznością wstrząsnęła seria brutalnych zabójstw. Są one wiązane z ucieczką groźnego przestępcy z transportu więziennego. Mieszkańcy żyją w strachu. Co natomiast w tym czasie robi policja? Zaraz się państwo przekonają. Zapraszam za mną. Proszę, czym aktualnie zajmuje się policja?
Jest z nami komendant policji, który zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań w tej sprawie. Panie komendancie, czy lokalna społeczność powinna zamykać się w domach i zabijać okna dyskami, czy istnieje jednak szansa, że złapiecie tego zabójcę? Droga pani, oczywiście, że złapiemy mordercę. I my o tym wiemy. I on też o tym wie. W tym momencie pracują nad tą sprawą nasi najlepsi specjaliści. A czy istnieje jakiś związek między ofiarami? Jakiś klucz, którym posługuje się zabójca? O tego jeszcze nie udało nam się ustalić. A mi się udało. Panie komendancie, czy chce pan przekazać jakąś wiadomość do zabójcy? A poproszę zbliżenie na moją twarz. Wiem, że to oglądasz. Patrz mi w oczy i słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Idziemy po ciebie. Idziemy po ciebie. I kto tu odstawia gliniarza z Beverly Hills? Stary moje byłej starej przesłał mi mapę z ostatnim sygnałem telefonu Wery. Czekaj. 12 kilometrów stąd. Musimy się jakoś zabezpieczyć. Tam na pewno będzie Golem. Siema, małolat. Masz farta. Zostaniesz bohaterem. Zatrzymaj się za 200 metrów. Dobra. Ty! Widzę jakiś cmentarz. Kurde, to może być tu. Dobra, wjeżdżam. Takie coś, to ja się nie pisałem. Jeszcze jakieś 300 metrów, tędy. Chuja warte to info. Na pewno ty miałbyś tutaj? No jak byk, jakieś 10 metrów przed nami tam jest. Mówiła, że jest w metalowej szafie. No nie wiem, może to jest jakiś budynek za tą górką, kurwa, za tym laskiem. Dobra, idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Co to jest? Napisz temu pedałowi, że chuj mu w dupę za to, że nas tak wywiózł, że nie ma tu żadnego budynku. Zobaczymy, co odpisze. Budynek tu był, ale chyba zapadł się pod ziemię. O kurwa, zakopał ją. Co robimy? Przecież nie będziemy teraz lecieć do marketu po szpadel, jak jakieś oszołomy. W bagażniku jest szpadel. Dalej, kurwa! Dawaj! Vera! Gdzie ona jest? Ja pierdolę. Dawaj! Dobra.
Dobra, dawaj, zmiana. Fogiel. Kurwa mać! Czy ty jesteś jebnięty? Jeszcze druga komora jest. W garderobie straszy, może odłożę na podpowiedź od mafaszyn. Rzucę mięsem jak to działa Lady Gaga i dowiem się co to ta cała Balenciaga. Jeśli masz kogoś z adresa, co nie wie nic, kto jest lepszy w interesach, panie jeans. Skitrałem dawno tam wysoko je do szafy, bo na trzy pachy krzywo by patrzyli w pracy. Prosto, czysto i wygodniej jest cacy. Nie chcę wyglądać jak Krychowiak czy Don Wasyl. Podziwiam tych, co wyprzedzają swoje czasy. Jacy kowanie strugają i wspierają Caritasy. W mojej garderobie straszy, może odłożę na podpowiedź od mafaszyn. Rzucę mięsem jak to działa Lady Gaga i dowiem się co to jest ta cała Balenciaga. W mojej garderobie straszy, może odłożę na podpowiedź od mafaszyn. Rzucę mięsem jak to działa Lady Gaga i dowiem się co to jest ta cała Balenciaga.
Dolce Gabbana, mordo, znam to, możesz nie wierzyć. Nie wiem jak to leży, wiem, że noszą to raperzy. Tyle, jedyne style dla mnie bardzo znamienite. To style producentów bitów, no i prostych liter.